Cześć, tu Dominika. Cześć, z tej strony Staszek. Witamy Was w kolejnym odcinku i dzisiaj mamy dla Was prezentację gry Anno 1800, którą już możecie dostać w sklepach. Jeżeli jesteście fanami gier euro, w szczególności zapraszamy Was do obejrzenia tego materiału. Anno 1800 to planszowa adaptacja gry wideo o tym samym tytule. Autorem gry jest Martin Wallace, czyli znany autor gier wszystkim eurograczom na całym świecie. To gra dla 2-4 graczy od 12 roku życia. W tej grze będziemy rozwijać swoje wyspy, będziemy budować nowe budynki, fabryki, statki, będziemy musieli odkrywać lądy nowego świata, a także będziemy odpowiadać na zapotrzebowanie naszych mieszkańców, którzy z czasem będą coraz bardziej wymagający. Co znajdziemy w pudełku? To przede wszystkim duża dwupanelowa plansza. To na niej początkowo będzie znajdować się aż 130 żetonów budowli. Będą to stocznie, statki oraz fabryki, z których będziemy pozyskiwać surowce. To także wyspy Starego Świata oraz wyspy Nowego Świata, które będziemy dołączać do naszej wyspy macierzystej, ponieważ każdy z graczy taką wyspę macierzystą otrzyma, to na niej będziemy budować nasze fabryki i werbować nowych pracowników. W grze znajdziemy również ponad 100 kart populacji. Karty populacji dzielą się na 3 rodzaje. Robotnicy oraz rolnicy mają swoją talię. Osobna talia to talia inżynierów, rzemieślników oraz architektów. Trzecią talię stanowią mieszkańcy Nowego Świata, których będziemy pozyskiwać podczas odkrywania nowych światów. Znajdziemy tutaj również 20 kart misji. Na początku każdej gry będziemy losować 5 kart misji, dzięki temu gra jest bardzo regrywalna, ponieważ będziemy mogli za każdym razem mieć inne cele do spełnienia. W pudełku znajdziemy także żetony wymiany handlowej, które są nam niezbędne do tego, żeby kupować inne produkty od współgraczy. Znajdziemy także żetony eksploracji oraz takie, które odpowiadają walucie w Anno 1800. Znajdziemy tutaj także kosteczki populacji, wykonane są z drewna w 5 kolorach. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Punkty będziemy zdobywać przede wszystkim za pomocą kart populacji. Każda karta populacji ma swoją określoną liczbę punktów. Na koniec gry będziemy otrzymywać punkty za każdą zagraną przez nas kartę populacji. Dodatkowo punktujemy za karty eksploracji, które również mają swoje wartości punktowe, jak również za spełnianie warunków celów. Dodatkowo gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich kart z ręki, otrzyma żeton fajerwerków, który jest wart 7 punktów. Również to determinuje, kiedy kończy się gra, ponieważ kiedy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich kart z ręki, dogrywamy turę do końca, rozgrywamy jeszcze jedną turę, a następnie podliczamy punkty. Gracz może wykonać dokładnie jedną akcję, jednak ma ich do wyboru aż 10. Wszystkie widoczne są na karcie pomocy, którą każdy z graczy będzie miał dostępną dla siebie. Jedną z podstawowych akcji jest akcja budowy. To akcja, w ramach której będziemy pozyskiwać żetony z tej dwupanelowej planszy, o której wspomnieliśmy na początku. I przykładowo chciałabym wbudować na przykład fabrykę alkoholu, która może spełni oczekiwania któregoś z moich mieszkańców. Potrzebuję tutaj do wybudowania tej fabryki ziemniaki oraz węgiel. Aby wyprodukować te surowce, wysyłam rolnika na pole ziemniaków, aby wykopał mi te ziemniaki, oraz rzemieślnika na pole z węglem. W taki oto sposób pozyskałam wszystkie surowce do realizacji tego celu, czyli do wybudowania fabryki alkoholu, którą w tym momencie mogę sobie postawić na swojej planszetce. Kolejną ważną akcją jest zagrywanie i aktywowanie kart populacji. Przykładowo, żeby zagrać taką kartę, potrzebujemy chleba oraz piwa. Tak się składa, że dostęp do piwa mam, dlatego wysyłam tutaj swojego robotnika. Nie mam jednak chleba, dlatego mogę popatrzeć, czy któryś z innych graczy nie posiada tego surowca. Tak się składa, że Dominika ma dostęp do chleba, dlatego mogę wydać żeton wymiany handlowej, by taki surowiec pozyskać. Osoba, od której wyprodukowałem ten surowiec, otrzymuje jeden żeton złota. Jeżeli taką kartę zagraliśmy, umieszczamy ją przed sobą i w dowolnym momencie możemy ją aktywować. Nie zabiera to nam akcji. W tym przypadku, jeżeli zdecydujemy się na aktywację tej karty, pozyskalibyśmy architekta. Także mogę tę kartę aktywować, co oznacza, że ją kładę zakrytą obok swojej planszy. Na końcu będę za nią punktował, jak również pozyskuję jednego architekta. A jako, że pozyskałem architekta, dobieram też kartę z talii architektów.
Kolejną możliwą akcją do wykonania przez każdego gracza jest wymiana kart populacji z ręki. Możemy wymienić maksymalnie 3 karty populacji, które odpowiadają danemu stosowi. W tym wypadku chcę wymienić 3 karty populacji rolników i robotników, więc składam je na spodzie tej talii i sięgam po 3 karty z wierzchu tej talii. Kolejne 2 akcje dotyczą bezpośrednio naszych mieszkańców, czy też naszych pracowników. Pierwszą akcją jest to zwiększanie siły roboczej. Polega to na tym, że po prostu rekrutujemy kolejnych robotników na naszą planszę. Na naszej planszy jest zaznaczone, jakie surowce potrzebujemy, by danego pracownika pozyskać. Przykładowo do rolników potrzebujemy deski, do robotników deski oraz cegły. Kolejną akcją jest ulepszanie tych pracowników, tak by mogli awansować na wyższy poziom. Przykładowo, również mamy to tu napisane i przykładowo, by takiego pracownika zmienić w rzemieślnika, potrzebujemy węgla oraz skrzyni. W ramach innej akcji możemy rozbudować swoją wyspę macierzystą. Żeby to zrobić, musimy za punkty, a raczej za żetony eksploracji, zakupić pola Starego Lądu, które dodatkowo mogą dać nam określone budowle, czy też dzięki nim będziemy mogli pozyskać kolejnych pracowników, oraz wyspy Nowego Świata, które dostarczą nam bardziej egzotycznych surowców. I tak jak wspomniałam, aby to zrobić, potrzebujemy żetonów eksploracji, które czerpiemy z naszej planszy. W tym wypadku na mojej planszy znajduje się jeszcze jeden niewykorzystany żeton eksploracji, a więc za ten jeden żeton mogę pobrać jedno pole Starego Świata lub jedno pole Nowego Świata. Za każde kolejne pole będę musiała płacić o jeden żeton eksploracji więcej. Kolejną akcją jest to akcja dobierania kart eksploracji. Żeby to zrobić, potrzebujemy posiadać 2 żetony eksploracji. Na początku gry nie mamy aż tylu, ale z biegiem czasu oczywiście będziemy mieli do tego dostęp. Za 2 żetony eksploracji dobieramy 3 karty. Te karty będą punktować dla nas na koniec gry za to, że umieścimy tutaj odpowiednich mieszkańców na tych kartach. W pewnym momencie dojdzie do sytuacji, kiedy wszyscy nasi pracownicy będą pracować, będą w swoich fabrykach, zarówno rolnicy, jak i rzemieślnicy i być może finalnie architekci i inwestorzy. I w takim momencie, kiedy już nie mamy też do wykorzystania żadnych punktów wymiany handlowej czy też żetonów eksploracji, możemy skorzystać z akcji, która nazywa się Festiwal Miejski. Wówczas wszyscy nasi robotnicy wracają do domów i są gotowi do tego, żeby w kolejnej turze znowu produkować dla nas surowce. Wtedy resetują się też dla nas żetony eksploracji oraz żetony wymiany handlowej, które pojawiają się ponownie na polach statków. Ostatnią akcją, o której dzisiaj powiemy, jest akcja aktywowania kart misji. Tutaj w tym przypadku mamy redaktora naczelnego, który pozwala nam za 2 punkty eksploracji usunąć jedną kartę z ręki. Jest to o tyle istotne, że w pewnym momencie będziemy chcieli się pozbywać niepotrzebnych kart z ręki i przyspieszyć zakończenie gry, a też być może uda nam się zdobyć dodatkowe punkty za to, że jako pierwsi pozbyliśmy się kart z ręki. Tak właśnie prezentuje się Anno 1800, oczywiście pokrótce, bo jest to gra, do której zachęcamy, żebyście sami usiedli. Co nam się najbardziej podoba w tej grze? No mi na przykład to, że rzeczywiście czuć to, że spełniamy potrzeby tej społeczności, że potrzebujemy piwa i chleba do tego, żeby zapłacić danemu robotnikowi do tego, żeby wyprodukował dany surowiec, że to, że później z czasem ta populacja staje się kapryśna, bardziej wymagająca, życzy już sobie futer czy szampana i musimy kombinować, czy wyprodukować fabrykę alkoholu, czy może zakupić ten alkohol jednorazowo od innego współgracza, bo być może do niczego innego już nam się nie przyda. Także bardzo fajne jest to, że musimy tutaj kombinować, patrzeć na różne aspekty gry, no i fajne sprawdzenie się w takiej formule. Warto też na pewno tutaj zaznaczyć element zarządzania ręką, ponieważ z jednej strony
karty, które posiadamy na ręce, powodują, że zdobywamy więcej punktów, też pozyskujemy nowych pracowników, ale z drugiej strony oddalają nas od końca gry, dlatego musimy znaleźć ten odpowiedni moment w trakcie gry, w którym przestaniemy pobierać nowe karty na rękę i nowych pracowników, a zaczniemy po prostu te karty zagrywać, tak by grę jak najszybciej skończyć i zdobyć dodatkowe punkty za to, że zrobiliśmy to jako pierwsi. Gra Anno 1800 jest już dostępna w sklepach. Zachęcamy Was do zakupu i do spróbowania tej gry. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się gra podoba. Przypominamy o subskrypcji naszego kanału oraz o zaznaczeniu dzwoneczka, tak byście otrzymywali powiadomienia o naszych kolejnych filmach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.